O ile nie mam za bardzo wpływu na to, jakie emocje do mnie przychodzą, o tyle to, jak na nie reaguję, to już jest kompletnie mój wpływ. Wydaje mi się, że gdybym nie był na przykład taki impulsywny, gdybym nie miał takiego krótkiego lądu, to prawdopodobnie byłoby mi z tym łatwiej. Ja bym chciał gasić komputer, metaforycznie teraz mówię, swój komputer, mając 40%, 30% baterii, zamknąć go i niech się ładuje i wejść do niego następny dzień. A to jest po prostu niemożliwe. No i na tym cierpią też ludzie obok mnie, już pomijając to, że ja na tym cierpię. Cześć, ja nazywam się Ola Plumio, a to są Atypowe, w których rozmawiam z innymi osobami, które, tak jak ja, w dorosłości dowiedziały się o swojej neuroatypowości. Zazwyczaj zapraszam do atypowych kobiety, ale tym razem rozmawiam po raz kolejny z mężczyzną. Moim gościem jest Mateusz Szufel, edukator i strateg marek osobistych, a także autor kursów Marka Osobista od Zera i 10 mitów marketingu oraz autor książki Sztuka Bycia Sobą. I właśnie o tym byciu sobą bardzo dużo tutaj rozmawiamy. Mateusz ma ADHD i jest w spektrum autyzmu i o doświadczeniach obu tych neurotypów tutaj opowiada. A poza tym poruszamy temat tego, czy i kiedy ADHD lub spektrum autyzmu są lub powinny być nazywane zaburzeniem. Jeśli jesteście ciekawe tego, co Mateusz robi zawodowo, to koniecznie odwiedźcie jego stronę internetową albo Instagram. Wszystko jest oczywiście podlinkowane na dole w opisie tego odcinka. Możecie też odwiedzić moją stronę internetową, którą również znajdziecie w opisie. A to jeśli ciekawi Was coaching ADHD i to, co za jego pomocą możecie osiągnąć. Tam też możecie zapisać się do mojego newslettera, z którego dowiecie się m.in. o starcie programu wsparcia grupowego dla osób dorosłych z ADHD. Oczywiście zachęcam Was też do tego, żeby zostawić suba albo łapki w górę. Każda taka dodatkowa interakcja może sprawić, że ten film dotrze do kogoś, kto potrzebuje to zobaczyć. A jeśli lubicie tę rozmowę i chcecie mnie jakoś dodatkowo wesprzeć, to możecie postawić mi oczywiście wirtualną kawę, link również w opisie tego odcinka. A dla osób, które wolą słowo pisane od mówionego, też coś mam. Pod koniec tego roku wydałam książkę My, kobiety z ADHD, która jest zapisem 9 historii ADHDówek, które diagnozę, tak jak ja, otrzymały w życiu dorosłym i dwie rozmowy z ekspertkami, psychiatrką i psychoterapeutką. Książka jest do kupienia na stronie wydawnictwa Mando albo m.in. w Empiku, stacjonarnie i online'owo. No a teraz do rzeczy. Poznajcie mojego rozmówcę Mateusza. Mateusz. Cześć, Ola. Chciałam w ogóle zacząć od tego, że taki miałam plan na tę rozmowę, że zacznę od tego, że ale fajnie, że jesteś, bo jesteś pierwszym autystycznym mężczyzną, z którym będę gadać, ale jednak nie jesteś, bo właśnie skończyłam montować odcinek z facetem, z którym rozmawiałam jakiś czas temu, który co prawda nie ma diagnozy autyzmu, ale ten autyzm u siebie podejrzewa. Więc przykro mi, jesteś drugi, ale mimo wszystko się cieszę, bo wiesz, co autysta to doświadczenie. Więc wiesz co, ja bym chciała standardowo zacząć, czyli od twoich historii diagnoz, czy tam diagnozy, bo właśnie, bo nie wiem, na co masz oficjalne papiery, a na co nie. Więc powiedz mi może w takim razie, co było u ciebie pierwsze i jak ty się o tym wszystkim zacząłeś dowiadywać, o tej swojej neurotypowości? Ja z góry proszę tutaj o zrozumienie, że jakieś będzie dygresja do dygresji, dygresja do dygresji i potem zgubię wątek, ale to ja tu jestem gościem, więc to jest twoja rola, żeby mnie pilnować. Jeśli chodzi o bycie pierwszym czy drugim, to wciąż jest podium, więc czuję się na pudle, więc super. Jeśli chodzi o diagnozę, to... No to w moim przypadku to jest tak, że mam diagnozę na ADHD, którą w zasadzie mam tylko dlatego, że potrzebowałem jej przy orzekaniu niepełnosprawności, ponieważ mam też cukrzycę pierwszego typu i to jest taka nieuleczalna choroba genetyczna, nie mylić z cukrzycą drugiego typu, i żeby po prostu dostać tam stopień niepełnosprawności wyższy, no to było mi to przydatne. Jeśli chodzi o autyzm, o autyzm, no to mam tutaj, że tak powiem, opinię dwóch psychologów i psychiatry. Natomiast nie mam diagnozy, bo w momencie, w którym podejmowałem decyzję o tym, żeby mieć to w papierze, na papierze, tak, sklasyfikowane według tych klasyfikacji masomyślanych, które obowiązywały wtedy, to
no stwierdziłem, że na tamtym etapie stwierdziłem, że to po prostu nie jest coś, co, co może mi w czymś pomóc, a wręcz przeciwnie zaszkodzić. Więc wtedy podjąłem decyzję, że nie jest mi to jakoś potrzebne, no bo z takiego punktu widzenia mojej tożsamości, zastanawiania się nad tym, kim jestem, absolutnie nie jest mi to potrzebne, prawda? Mhm. Szczególnie biorąc pod uwagę, że no, od lat jestem w terapii i jeden i wcześniejszy i obecny psycholog jest co do mojego autyzmu wręcz przekonany. Mój syndrom oszusta już jest na tyle mały, że ja już też tego jakoś specjalnie nie odrzucam, a no, mam też oczywiście psychiatrę, też jestem w stałym kontakcie i on też jest absolutnie przekonany co do tego, że mam szereg różnych cech autystycznych, nie? Mhm. Powiedziałeś, że obawiałeś się, że mogło ci to zaszkodzić. Co to znaczy? W jaki sposób mogło ci to zaszkodzić? W jaki sposób mi mogło to zaszkodzić? No nie każde środowisko jest tak otwarte, prawda? Też nie wiem, czy kiedyś nie będę kandydował na prezydenta kraju. To może być coś, co może mi zaszkodzić. Trochę żartuję, trochę nie. Nie, bardzo żartuję. Ja generalnie się wywodzę z bardzo małego miasteczka. Nie wiem, czy czytałaś Zapaść, taki reportaż. No jest Zapaść i tam właśnie to jest taki typowy przykład miejsca, które podupadło po planie Balcerowicza i może nie chodzi tyle o PGR-y, co o te wielkie bloki z płyty, potem wejście do Unii, ucieczka tych wszystkich młodych z miast i za granicę. I no to jest takie miejsce, w którym pamiętam jak dziś albo łysy, albo pedał, przepraszam za sformułowanie. Więc ja gdzieś tam mając długie włosy lekko odstawałem. To jest oczywiście taki jakiś bardzo obrazowy, prymitywny przykład jakiś rodzaj odmienności, który mógłbym opisywać długo, ale też na potrzeby rozmowy może po prostu pominę. I w tej miejscowości po prostu jest tak, że wiesz, że spotykam się na przykład ze moimi znajomymi z dawnych lat i oni nie wyciągają telefonu na stół, prawda? Żyją w zupełnie innej bańce, im nawet nie przyjdzie do głowy, żeby zrobić jakiś selfie. I to są trochę inaczej patrzą na świat. To są osoby, które może na przykład nie wiedzą, że absolutnie nie oceniając, bo to habitus społeczny w różnych sytuacjach się rodzimy, wychowujemy i tak dalej. Nie wiedzą na przykład, że nie wiem, alkohol w każdej ilości szkodzi, albo że te dwa piwa dziennie to tak naprawdę jest dwa kieliszki dziennie, nie? Więc to są takie osoby, które myśląc o autyzmie, myśląc o Aspergerze mogłyby w jakiś sposób o mnie pomyśleć, który byłby nie wiem, krzywdzący dla mnie, czy w ogóle krzywdzący dla naszej relacji, a mnie to jakoś specjalnie nie było nigdy potrzebne do szczęścia. Znaczy ja w żaden sposób tego nie ukrywam i wszyscy ci moi znajomi, których teraz wymieniłem, absolutnie wiedzą o tym, że ja mam autyzm. Natomiast to nie jest tak, że ja chodzę tutaj z wywieszką autystyczną, bo mam taką nadzieję, że mimo wszystko jestem osobą, która gdzieś tam tworzy jakieś rzeczy, tak? Może mnie potem zdefiniować, ale przy okazji ma autyzm, a nie jest tym autystą, który tworzy rzeczy. Mam nadzieję, że to wybrzmiało, że to nie jest tylko językowa różnica, ale kompletnie, wiesz, do innej szuflady mnie to wsadza i to akurat jest absolutnie u mnie świadome, wymierzone i przeze mnie zaplanowane, no bo bardzo mi na tym zależy, żeby pokazywać, że to nie jest autysta, któremu coś tam się udaje, tylko to jest człowiek, któremu coś tam się udaje, a jednocześnie ma autyzm, nie? Więc to jest dla mnie mega, mega ważne. Nie wiem, czy to jest satysfakcjonująca odpowiedź? Myślę, że tak, ale zaciekawiła mnie jedna rzecz, bo ja w ogóle język to jest jedna z rzeczy, które lubię. Bo jednak to jak, w jaki sposób my tego języka używamy, ma znaczenie, nie? Tak. I no właśnie, to w związku z tym, jak wolisz o sobie mówić? Mam autyzm? Jestem autystą? Jestem autystyczny? No dobra, no to zagłębiamy się w język. Mam nadzieję, że znajdą się przynajmniej jeszcze dwie osoby, które też to jeszcze będzie ciekawić. A nawet jeśli nie, no to warto. Generalnie jest tak, że na przykład pytałaś mnie o klasyfikację autyzmu i czy ja mam na to kwity. No więc tak jak język, którym się porozumiewamy, jest to czymś stworzonym na potrzeby kultury, prawda? Czy moglibyśmy się porozumiewać w inny sposób, nie tylko z pomocą języka polskiego i języka werbalnego w ogóle. I w związku z tym jest to jakiś twór, który sobie powstał na potrzeby interakcji. I ja podobnie podchodzę do jakiejkolwiek próby klasyfikacji czegokolwiek. Nawet jak było kiedyś gadu-gadu, to miałem, a na Instagramie też miałem taki opis, że
po polsku to by było, że staram się nie myśleć o tym, kim jestem, bo dokładnie wtedy zaczynam się upodabniać do tej osoby. Mhm. I będąc jeszcze nie będąc świadomym swojego autyzmu, ten opis właściwie był permanentnym opisem na moim profilu, on się nigdy nie zmienił, bo tak mi się z jakiegoś powodu spodobał, co jest jakieś może intuicyjne w tym kontekście. Natomiast twoje pytanie było a propos tego, jak ja się definiuję, więc ja staram się nie definiować jako, w sensie jestem osobą autystyczną, absolutnie tego nie odrzucam, natomiast tak jak osoby neurotypowe się między sobą różnią diametralnie, tak osoby neuroatypowe się między sobą różnią diametralnie, prawda? Ja mam umysł semiwizualny, nie wszyscy na przykład go mają i wiele takich różnych czynników, więc ja jakby patrząc na to od tej perspektywy zdaję sobie sprawę, że każdy z nas, każdy, dosłownie każdy, używam świadomie tego sformułowania, ma różne cechy, które moglibyśmy przyporządkować do autyzmu, zaklasyfikować jako cechy autystyczne, ale dopiero ich jakaś ich złożoność czy no, szereg tych cech sprawia, że jesteśmy autystyczni albo nie, ale w świetle języka, w świetle narzuconych jakichś norm społecznych, też prawnych w tym przypadku, bo medycznych. No więc mam jakieś te cechy, inni mają ich mniej, ale to, że ja mam jedną więcej i mnie to klasyfikuje, a ktoś ma jedną mniej i go to nie klasyfikuje w żaden sposób, nie chciałbym, żeby nas to stawiało po lewej i po prawej stronie, nie? Jakby po lewicy i po prawicy. Mhm. Więc ja na to patrzę w ten sposób, że jakby odrzucam świadomie te normy i staram się patrzeć na osobę jak na osobę, a nie na jakiś rodzaj generalizacji, bo wtedy zaczynam tak samo jak siebie, tak samo te osoby upodabniać do tego wzorca, a to prowadzi do niczego innego jak do tak zwanych bajasów, których nikt chyba nie wie jak przetłumaczyć na język polski, tak. Więc nie będę tego robił. I prowadzi do tak zwanych szumów komunikacyjnych. Nie? Jakby ja w pewnym sensie gdzieś tutaj moim obszarem zainteresowań czy zarobku finansowego jest to, żeby się tą komunikacją właśnie zajmować i na niej zarabiam, więc no staram się, naprawdę staram się jak najbardziej te wszystkie narzucone jakieś pojęcia i łatki, które sobie przypisujemy czasem sami nawet odrzucić, prawda? Na przykład jakoś specjalnie nie przygotowywałem się do podcastu z tobą, specjalnie nie zgłębiałem wiedzy na twój temat, żeby się w jakiś sposób nie nastawić. Na przykład mówisz, że bardzo interesuje cię język, ja o tym nie wiedziałem. Nie? I miło to jest zaskoczenie w tym przypadku. No ale gdybym na przykład o tym wiedział, no to mógłbym w jakiś sposób pomyśleć, a może bym coś tutaj ciekawego wtrącił na ten temat i tak dalej. I to w jakiś sposób już zabija gdzieś te, użyję tego słowa, spontaniczność, która pozwala się otworzyć na to, co mówi druga osoba, a niekoniecznie gdzieś tam próbować się pokazać z jakiejś strony. Nie? To jest coś, do czego ja po prostu nie lubię. Takiego próby, wiesz, eksponowania się i powtarzania w kółko tego samego na przykład w różnych miejscach. Chociaż nie da się od tego uniknąć, bo wciąż, wiesz, mówię o sobie i swoich doświadczeniach. Dobra, to jak tu już jesteśmy, to zapytam cię o to. Zaburzenie czy nie? Czy autyzm jest zaburzeniem? Autyzm ADHD. To znaczy, to znowu może być dość niepopularna opinia, ale ja mam takie wrażenie, że gdyby przykładowo nasz system edukacji i w ogóle te jednostki społeczne typu rodzina czy grupy, którym zadaniem jest kształtowanie nas do życia w społeczeństwie, kościół, szkoła, rodzina i tak dalej. Gdyby te jednostki, gdyby te grupy miały narzędzia, wiedzę, narzędzia i umiejętność ich wykorzystywania w praktyce, to też jest ważne, do tego, żeby móc na pewnym etapie rozwoju, zazwyczaj to gdzieś te 7 lat, ale oczywiście wcześniej w sposób taki mniej inwazyjny, tłumaczyć, zapobiegać, wyjaśniać, dopingować, motywować w odpowiedni sposób te osoby, które rozwijają się w inny sposób niż średnia, tak? W inny sposób niż pokazuje rozkład normalny, no bo w rozkładzie normalnym mamy 68% osób, które są blisko średniego wzrostu, blisko średniej wagi, tak? I mamy
14-16 osób, procent, które są bardzo wysokie, bardzo niskie i tak dalej, nie? Więc jeśli ja jestem gdzieś daleko od tego rozkładu normalnego, od tej średniej i ktoś pokazałby mi, że to wcale nie jest tak, że jeśli ja się wolniej czegoś uczę, to znaczy, że tego nie umiem, tylko że potrzebuję więcej czasu i wiele razy to pokazało, nie wiem, zdałem prawo jazdy na motor, na samochód za pierwszym razem, wcześniej wjeżdżałem na krawężniki, z nurkowaniem miałem tak samo, nie potrafiłem tych wszystkich czynności wykonać, potem się nagle okazało, że zatrybiłem i wiesz, zdawałem za pierwszym razem, zdawałem te egzaminy na jakimś takim wysokim poziomie 90 parę procent, więc gdybym o tym wiedział wcześniej, nie poczuł się w jakiś sposób odtrącony albo bo nie wiem, tam ktoś na mnie patrzył jako na osobę, która na przykład w pewnym etapie nie umiała grać w piłkę, a potem dwa razy wygrałem ligę uniwersytecką w piłkę nożną, nie, jakby 10 lat później, gdzie po prostu potrzebowałem więcej czasu, bo się uczę przez naśladowanie, jak wielu autystów, bo to jest takie uczenie skokowe tak zwane, że idzie słabo, 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 nagle wchodzi na jakiś poziom. Gdybym o tym wcześniej wiedział, to myślę, że w wielu różnych aspektach nie byłbym zaburzony w tym sensie, w którym prawdopodobnie tobie chodzi, czyli że to zaburzenie niesie ze sobą jakieś negatywne konotacje, tak? Bo samo z siebie rozwijanie się w inny sposób nie musi być negatywne. Ja do tego właśnie tak podchodzę. Paradoksalnie może tego nie widać, ale ja odpowiadam wciąż na twoje pytanie. To znaczy, że gdybym ja wiedział, gdyby ktoś mi powiedział, że to, co ja robię, jest w porządku, że ja się rozwijam prawidłowo dla siebie i że z tego będą ciekawe rzeczy, tak, to wtedy nie byłoby to zaburzeniem. Czyli tak naprawdę zaburzenie, idąc dalej w temat językowy, jest dla mnie konsekwencją pewnych działań, a nie ich przyczyną. Ja bym mógł się rozwijać prawidłowo dla siebie, tak, nietypowo dla średniej, dla rozkładu, a jednocześnie nie mógłbym, wiesz, mieć z tyłu głowy, na przykład, teraz znowu wyrywkowo, prymitywnie pójdę, że w momencie, w którym ja na przykład na pewnym etapie swojego rozwoju, bycia dzieckiem, zacząłem mówić jakimiś frazami, czy sposób, dykcja, czy tam osób, które ja gdzieś tam zasłyszałem w telewizji, czy u innych osób, bo po prostu jako autysta uczę się przez naśladowanie. I gdybym wtedy na przykład wiedział, hej, to nie jest tak, że ja tutaj jestem jakimś oszustem, że ja po prostu się za kogoś podaję, że ja wchodzę w czyjeś buty, że nie potrafię znaleźć swojego zdania, że przyjmuję jakąś opinię innych ludzi, że jakby udaję, że to, co usłyszałem, jest mną, że tak naprawdę to nie jest żadne udawanie, nie ma w tym nic złego, to jest po prostu jedyny sposób, jaki ja znam, że tak nadrabiam pewne braki gdzieś tam w intuicji społecznej, że próbuję nadrobić je po to, żeby gdzieś żyć w grupie, żeby nie być gdzieś na uboczu. Gdyby ktoś mi to wtedy wytłumaczył, to ja bym przez większość życia nie myślał sobie o sobie jako o osobie, która na przykład ma taki szemrany charakter, tak? No bo nie wiem, czy to wybrzmiało. Chodzi mi o to, że kiedy próbuję naśladować kogoś, to w pewnym sensie wypaczam gdzieś swoją osobowość, zakładam czyjeś buty i niby udaję je, nie? Czyli jakby, jak tak to przedstawiasz, to jest to absolutnie negatywne, ale kiedy ci przyjdzie do głowy, że to jest jedyny twój sposób rozwoju, a kiedy się zastanowisz nad tym głębiej, to się okazuje, że w zasadzie, nie chcę powiedzieć wszyscy, ale świadomie nadużyję tego słowa, wszyscy tak robimy, tylko osoby neurotypowe, kimkolwiek by one nie były, robią to automatycznie, intuicyjnie, jakby nie rozbijają tego na czynniki pierwsze, to by się okazało, że my się sami wszyscy składamy z tego, kto nam co powiedział i wiesz, i tak dalej, nie? Tylko ja byłem tego świadomy i to mnie bolało, a wiele osób nie jest tego świadomych, więc w ogóle tego problemu nie odczuwa, nie traktuje go jako problem. Nawet nie jest to ukryty, jakiś zakamuflowany problem, który gdzieś tam się odbija w rzeczywistości, tylko po prostu go nie ma. Nie wiem, czy to jest taka niepopularna opinia, bo mam wrażenie, że w środowisku, przynajmniej w mojej bańce osób neuroatypowych, taki sposób myślenia raczej dominuje, mam wrażenie, ale znowu to mogę się mylić. Bo ale jaki? Po prostu. Czyli taki, że to, co opisałeś, czyli generalnie, że w zasadzie to zależy od środowiska, że gdyby środowisko było wspierające i dostosowane do naszych potrzeb, to co nazywamy dzisiaj zaburzeniem, nie musiałoby być tak nazywane. Nie? Oczywiście, tak. No być może tak. Ja nie znam, w sensie okazuje się, że mam wielu klientów, którzy są autystami, czy mogliby nimi być. Natomiast ja w takim najbliższym otoczeniu nie mam, właśnie nie żyję w tej bańce, to tak określiłaś. Także być może tak mi się też wydaje. Tutaj też od razu zaznaczę, że wiele z tych rzeczy, które ja mówię, na przykład to, co powiedziałem przed chwilą, to jest jakiś to jest skutek mojego myślenia w
W sensie tego, co mi przyszło do głowy. Ja to, co mówię tutaj, chciałbym, żeby to nie było traktowane jako jakiś taki, o, ktoś sobie pomyśli, ja też tak miałem, albo o, to też jest o mnie. Nie? Jakby ja mówię o swoich doświadczeniach, nie jestem lekarzem, nie jestem psychologiem też i jakby chciałbym, żeby to po prostu wybrzmiało, że ja trochę nie biorę odpowiedzialności za to, co mówię, bo ja po prostu mogę mówić głupoty, albo to może być dla mnie coś mądrego, a dla kogoś innego nie, więc może tak sobie teraz wsadzę nogę w drzwi, ale też zależy mi na tym, żeby tej osoby oglądające, na przykład przychodzące z mojego profilu, czyli też nie żyjące w tej bańce, nie pomyślały sobie zaraz, aha, ja też mam auto. No to tak nie działa, nie? Więc biorę odpowiedzialność za swoje słowa i chciałbym, żeby też inni brali za to, jak je rozumieją. To tak, przepraszam, ale musiałem to wtrącić. Spoko, to ważna informacja, ja staram się o tym zawsze mówić, ale to wiadomo, że to może umknąć, więc dobrze, tak trochę jak na takiej ulotce, nie? Tak przed użyciem zapoznać się. Disclaimer. Tak, taki disclaimer, dokładnie. Tak. No dobra, ale to zaciekawiła mnie jedna rzecz w takim razie, no bo jakby, dobra, to wiemy, że masz oficjalną diagnozę jednego, opinię na temat drugiego, ale kiedy ty się zacząłeś w ogóle orientować, że możesz być neuroatypowy? Tak, żeby definiować to tymi słowami, których użyłaś, czy tak ogólnie? No bo tu pewnie rozwarstwimy się na czas bycia siedmiolatkiem i bycia dwudziestoparolatkiem, nie? Więc no, też jedno i drugie? Możesz w zasadzie powiedzieć trochę o jednym i trochę o drugim. Spoko, więc tutaj też, znaczy tutaj na pewno nie będzie to nic nietypowego, bo na przykład u Anety, Boże, Korycińska, żebym nie pomylił, znowu pomyliłem czy nie? Nie, dobrze powiedziałeś, Aneta Korycińska. Tak, bo w jakimś podcaście się pomyliłem, więc ona teraz napisała książkę, ja tam udzieliłem wywiadu i nawet ona mi powiedziała, wywiadu o ludziach z ADHD i do książki i ona właśnie powiedziała, że tak, wiele osób tak ma, że gdzieś, bo to zadała mi to konkretnie pytanie, że już od wczesnych lat dziecięcych czuli się jakby byli kimś innym, wiesz, jakby więc w tym kontekście, tutaj wielu słuchaczy wie o czym mówię, więc nie będę tego rozwijał, ale w tym kontekście to zdecydowanie to byłem ja, taki klasyczny aspergerowy przykład, czyli szybko odrzuciłem rówieśników, zżyłem się z ludźmi 3-4 lata starszymi, dokładnie 3-4 lata starszymi. Trzymamy się do dzisiaj jako taka paczka, raz luźniej, raz mniej, ale właśnie. Bo z jakiegoś powodu to było dla mnie wystarczające, plus gdzieś może, no, na pewno na różnych etapach się czułem odrzucany, ale też nie powiedziałbym, żebym był otoczony jakimś rodzajem traum z tego okresu, które wydaje mi się są typowe, dlatego że mam takie wrażenie, że gdybym miał przypisywać każdemu odrzuceniu w moim życiu łatkę pod tytułem a to dlatego, że nie rozumiecie, bo jestem neuroatypowy, to byłoby to niesprawiedliwe, bo wydaje mi się, że wiele osób jest odrzucanych na różnych etapach życia przez różne grupy, więc w tym kontekście wydaje mi się, że jakoś specjalnie nie odstawałem od normy. Chyba, że sam byłem tą osobą, która paliła mosty i tu akurat strat w ludziach jest sporo. Jeśli chodzi o wychodząc gdzieś tam ze szkoły i wchodząc w świat dorosły, to było to mniej więcej na studiach. Ja różne rzeczy studiowałem bardzo długo, więc gdzieś pod koniec studiów, mając 20 parę lat, zaczęło to do mnie dochodzić i w momencie, w którym zacząłem zarabiać po prostu dużo pieniędzy i zrozumiałem już, że Adidas, Reebok i Nike to nie są ekskluzywne marki, tylko marki sportowe. Śmieję się, bo w diagnozie z któregoś roku połowa Polaków stwierdziła, że Nike, Adidas i Reebok to są marki ekskluzywne. Więc jakby ja już to rozumiałem, że to nie są i że mój poziom życia i to, jak się definiuję, to nie jest to, jakim jeżdżę samochodem, jakie palę papierosy i jaki mam alkohol w barku, tylko raczej to, że na przykład stać mnie na to, żeby pójść uczyć się języka od jakiegoś native'a albo żeby właśnie pójść na terapię i dowiedzieć się czegoś więcej o sobie. To na tym etapie to zrobiłem i faktycznie przyszedłem na pierwsze spotkanie z taką tezą, no chyba mam autyzm i czy możemy to jakoś zweryfikować, no i tam szereg różnych testów, które kończą się diagnozą, gdzie ja to odpuściłem, to już o tym mówiłem, ale jednoznacznie z nich wyniknęło przy moim niedowierzaniu przez długi czas, bo to tak też chyba jest dość typowe, tak. że to jestem ja, a propos tego syndromu oszusta. No ale jak już mi się udało dojść z tej, nie chcę teraz źle powiedzieć, doliny tego, nie, bo ten syndrom oszusta ma takie doliny i wzniesienia i upadki, więc jak już udało mi się wyjść z tej doliny, gdzie czułem się bardzo źle i przyjąłem to wszystko,
co się wydarzyło, to naprawdę wydaje mi się, że udało mi się tak metaforycznie zmienić ten opis na gadu-gadu. Nie? W sensie jakaś definicja się pojawiła. Wciąż ona jest rozmyta, wciąż ja nie próbuję, tak jak już wspominałem na początku, jakoś przesadnie określać, co jest czym, a co nie jest. Natomiast zdecydowanie ja się w ten sposób opisuję. Więc tak, od dziecka wydawało mi się, że trochę nie pasuje w takim pozytywnym sensie. Nie sądzę, żeby z jakimś zaburzeniem narcystycznym, do tej pory go raczej nie mam, natomiast to oni nie pasują do mnie, a nie to ja nie pasuję do nich, a na poziomie życia dorosłego to już tak jakby wychodząc z tego małego miasteczka i z tej opisywanej zapaści byłem w stanie połączyć fakty i zrozumieć, że tak, ta historia jest też o mnie. A ADHD? Gdzie tam się, kiedy się pojawiło i jak? Wiesz co, ADHD się pojawiło przy okazji na chyba jakiegoś mojego drugiego czy trzeciego terapeuty i to też się dowiedziałem o tym od niego, że ta komponenta nadpowodliwości ruchowej nie jest konieczna do tego, żeby zostać zdefiniowanym jako ADHD-owiec i no i tak to się i tak się stało, że oficjalnie po prostu przechodząc cały proces diagnostyczny właśnie w kontekście nabycia uprawnień jako osoba niepełnosprawna po to, żeby tam, nie wiem, na przykład zwracali mi pieniądze za jakieś leki czy zastrzyki czy jakieś, wiesz, strzykawki, takie rzeczy, to przy tej okazji ten proces się odbył i wypełniając te wszystkie testy zrozumiałem, jak bardzo jestem ADHD-owy. Czyli tak, też w życiu dorosłym. Mhm. Jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, wymieniliśmy parę wiadomości na Instagramie, to powiedziałeś coś bardzo ciekawego, co mnie zaintrygowało i w ogóle to wtedy mi dało taki impuls do tego, żeby cię zaprosić do rozmowy. Powiedziałeś, że gdybyś miał zrezygnować z którejś z tych dwóch rzeczy, czyli z autyzmu albo z ADHD, to bez zastanowienia zrezygnowałbyś z ADHD. No tak. I pytasz mnie dlaczego? No, tak. Pytam cię dlaczego. Bo... I w ogóle dlaczego z taką łatwością ci przyszło, wiesz, podjąć taką decyzję? Po prostu, od razu wiem, ADHD. Oddaję, bez zastanowienia. Dlatego, że mam wrażenie, że ADHD sprawia, że potrzebuję optymalizować swoje życie na przykład. Że jak jestem w sklepie, to muszę przejść konkretnymi ścieżkami w konkretny sposób, żeby nie daj Boże nie wracać się po coś, czego zapomniałem. I to sprawia, że ja jestem na takim stand-by'u. Nie mając tej intuicji społecznej i potrzebując to wszystko gdzieś tam manualnie ogarniać, to zużywa bardzo dużej, ten proces zużywa bardzo dużo mojej pamięci RAM, wewnętrznej pamięci RAM. I oczywiście to, że jestem w stanie przejść tymi alejkami jak przez labirynt w poprawny sposób, zoptymalizować to, że idę do domu, wyciągam klucze i jakby, nie wiem, wiem jak rozpakować samochód, wiem jak zaparkować, zazwyczaj też wiem, co kto powie, zanim on skończy zdanie i tak dalej, i tak dalej. To są super fajne cechy, które bardzo mi pomagają w życiu. Natomiast to, że mam ADHD sprawia, że nie jestem w stanie tak bardzo, jakbym chciał tego kontrolować. Znaczy nie samych emocji, ale to, w jaki sposób na to reaguję. No bo przez to, że to jest tak obciążające i przez to, że tak często zużywa to moją baterię do takiego poziomu, że jestem niezdatny do funkcjonowania, dochodzi do przeciążeń. Wiesz, ja bym chciał gasić komputer, metaforycznie teraz mówię, swój komputer, mając 40%, 30% baterii, zamknąć go i niech się ładuje i wejść do niego następny dzień. A to jest po prostu niemożliwe. No i na tym cierpią też ludzie obok mnie, już pomijając to, że ja na tym cierpię. No bo jeśli, to też w innym jakimś podcaście mówiłem, a jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, jest taka prosta do opowiedzenia. Jeśli, a nie, przyszła mi inna. To nie będę się powtarzał. Więc oglądam sobie serial z moją wtedy chyba jeszcze narzeczoną i zaczyna dzwonić jej mama. I ona do mnie mówi,
słuchaj, ja odbiorę ten telefon, szybko z nią porozmawiam i wracamy do serialu, nie? No i mój autyzm zanotował to jako sytuację, w której ktoś porozmawia, zakończy rozmowę i wraca do serialu. Natomiast moja ADHD, i to jest okej, natomiast to, co się wydarzyło, to to, że ona zapomniała o tym, że mi to powiedziała, zaczęła gdzieś tam zmywać naczynia, przesadzić jakiegoś kwiatka. Nic kompletnie nie miała złego na myśli, to nie było absolutnie intencjonalne, natomiast moja ADHD sprawia, że ja też się po prostu na to mogę przeklinać. O, proszę cię bardzo. Nie? Więc to jest mega irytujące, że byłbym sobie w stanie poradzić z tym, o ile nie mam za bardzo wpływu na to, jakie emocje do mnie przychodzą, na przykład z tą sytuacją, że ona do mnie nie wróciła po tym serialu, o tyle to, jak na nie reaguję, to już jest kompletnie mój wpływ na te emocje. Więc wydaje mi się, że gdybym nie był na przykład taki impulsywny, gdybym nie miał takiego krótkiego lądu, to prawdopodobnie byłoby mi z tym łatwiej. I wydaje mi się, że to miałem na myśli, pisząc ci wtedy na Instagramie te słowa. Fajnie, że o tym mówisz, bo to jest coś, o czym ja mam wrażenie, za rzadko tutaj rozmawiamy, a co bardzo często wychodzi, jak pracuję z moimi klientami i klientkami w coachingu ADHD, że my zapominamy o tym, że nasza bateria wyczerpuje się dużo szybciej niż bateria osoby neurotypowej, czy po prostu osoby, która nie ma ADHD. I my często nie zaczynamy dnia, tak jak wiesz, nie wiem, pewnie wiele osób, które tego słuchają, oglądają, nosi zegarki, które tam, wiesz, mierzą sen i te wszystkie parametry. I ja sobie często sprawdzam, nie, rano, czy jest na 100% i często nie jest. I to jest naprawdę tak, że my wstajemy rano i my nie jesteśmy na 100% często, nie? Że my startujemy z takiego pułapu 70%, a to czasami nawet 30%, a musimy przejść przez cały dzień. I wszystkie takie czynności, które osoby neurotypowe albo osoby, które nie mają ADHD wykonują na automacie, nas kosztują jakiś tam wysiłek mentalny, a często też fizyczny. Kurczę, dla nas czasami umycie zębów rano to jest jakiś wysiłek, nie? Bo to jest jakaś świadoma decyzja, którą musimy nawet zawalczyć czasem ze sobą, żeby to zrobić. Więc warto o tym pamiętać, myślę, bo my się często pałujemy za to, że wiesz, że czegoś nie robimy, a zapominamy o tym, że robienie czegoś kosztuje nas po prostu często dużo więcej. No tak, i nierobienie też kosztuje dużo więcej. Dokładnie. Bo to, o czym zapominamy, albo o czym ja zapominałem przez długi czas, to to, że są takie dni, gdzie ja wstaję tą lewą nogą, prawda? I to już z definicji mówi o tym, że ja tego poziomu baterii mam mniej, a wciąż wymagam od siebie tak dużo, jakby to wymagało podejścia na 100%. Tak. A takie podejście, ja bardzo lubię metaforę, ja nie wiem, czy uda mi się, bo ja jej jeszcze nigdy nie użyłem, więc jako, że mam ten umysł myślący obrazami, to teraz spróbuję przełożyć na język, to mi się może nie udać, to jakby co to mnie poprawia i powiedz, że to nie jest zrozumiałe. Mianowicie, jeśli idziemy na siłownię, mamy trening i na tym treningu no nie zrobimy wszystkich serii, nie zrobimy wszystkich powtórzeń, bo jesteśmy przeziębieni, bo mieliśmy gorszy dzień wczoraj, mieliśmy kaca, nie wyspaliśmy się, cokolwiek. Jesteśmy roztargnięci, bo jakiś SMS albo śpieszymy się do pracy. To jest w porządku, po prostu wykonujemy tyle, ile mamy zrobić, idziemy dalej, jakoś specjalnie, przesadnie się nad tym nie przejmujemy. Ale zupełnie inaczej jest z tak zwanym mental health, czyli jeśli mówimy o fizyczności, to jest w porządku. Jeśli mówimy o czymś, co jest w naszej głowie, to nagle się okazuje, że tego nie ma. Że jeśli umyjemy te zęby minutę, a nie 3 minuty, to jesteśmy na siebie źli. Jeśli nie uda nam się znaleźć tej godziny dla siebie rano, a mamy to w nawyku, bo nie wiem, pies po prostu w nocy na rozrabiał, to też mamy do siebie jakiś wyrzut, prawda? I w mojej ocenie to jest szkodliwe dla nas samych. Dlaczego tak się dzieje? Bo to, co powiedziałem, jest skutkiem. No właśnie dlatego, że to, co jest w naszej głowie i to, co jest na siłowni, w naszych rękach, w naszych mięśniach, to jest w zasadzie to samo. Znaczy, nie ma czegoś takiego jak ja i moje ciało, moja głowa i moje ciało. To jesteśmy my. Ja przez długi czas myślałem, jak Marek Raczkowski, że jadę sobie na takim koniu, że moje ciało jest takim koniem, które niesie moją głowę i czasem go trzeba napoić, czasem go trzeba dać spać, gdzieś tam do oberży, niech sobie wstanie, a ja wiesz, i lecę dalej, nie? To tak nie działa.
somatyczne objawy, choroby, niesomatyczne, one się wszystkie ze sobą przeplatują. Tak. I mają na siebie ogromny wpływ. Ja zresztą jestem przykładem takiej osoby, która przez to jest między innymi przez to nieuleczalnie chora na cukrzycę pierwszego typu. I ja bym chciał, żebyśmy o tym nie zapominali, żebyśmy sobie dawali tak samo przestrzeń na niezrobienie wszystkich serii, wszystkich, czasami nie pójścia nawet na siłownię, a nie myśleli o tym jako takiej sferze innej niż ta empiryczna, tak? No bo empirycznie podnosisz ciężary, empirycznie gdzieś myślisz o tych mięśniach i o tym wysiłku fizycznym, natomiast to, co jest w naszej głowie, absolutnie niczym się nie różni. Dla naszej głowy, dla naszego mózgu, tak? Nie ma znaczenia, czy to istnieje tylko w naszej głowie, czy istnieje w rzeczywistości. Jest odbierane w dokładnie ten sam sposób, dochodzą dokładnie te same procesy. I tak samo można być zmęczonym po jakimś okropnym koszmarze sennym, gdzie na siłowni się niby mordowaliśmy w swojej głowie, a tak samo można być zmęczonym, będąc na tej siłowni w sposób faktyczny. Wiadomo, z wyjątkiem gdzieś tam faktycznym użycia tych myśli, ale chodzi mi o to, jak się czujemy, nie myśli, tylko mięśni. Bardzo, udzieliłem odpowiedzi? Bardzo fajnie o tym opowiedziałeś i bardzo, bardzo dobrze, że o tym wspominasz, bo to jest ciekawe, nie? Że my sobie właśnie mamy taką tendencję do oddzielania jednego od drugiego, a to jest ze sobą tak połączone, że nie da się tego oddzielić. W ogóle wspomniałeś o swojej cukrzycy, ja bym chciała zaraz o tym też pogadać. Ale ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz w związku z tym, bo to tak z tego wynika trochę. Czy odkąd wiesz, że jesteś neuroatypowy, zoptymalizowałeś sobie jakoś swoje życie tak bardziej świadomie, już nie intuicyjnie, tylko jakoś tak wiedząc, co może ci służyć, a co nie? Absolutnie. To jakby to... Przede wszystkim przestałem rozwijać swoje wady, swoje słabsze strony. Zacząłem się skupiać tylko i wyłącznie na tych mocnych. Wiesz, to może zabrzmi górnolotnie, ale czasami może musi, bo nie ma co sobie ujmować. Ja jestem na takim etapie życia, gdzie ja się nie zastanawiam, co ja będę robił, tylko ja się zastanawiam, co ja muszę odrzucić, żeby zrobić to, na co mam czas, bo ten czas jest absolutnie ograniczony. Ja niestety mam tak, że nie potrafię się do końca ze wszystkiego cieszyć, co wynika właśnie z jakichś traumatycznych wydarzeń. I nawet jak leżę na plaży, to myślę o jakiejś smutnej rzeczy. Po prostu dla mnie to jest, wiesz, nie potrafię się tak do końca wyluzować, cieszyć, nie? I dlaczego ja o tym mówiłem? Mówiłem o tym a propos mocnych, słabych stron. I o optymalizacji rozmawiamy. Tak, tak, wiem. Ale zgubiłem wątek. Że po prostu staram się, zastanawiam się mocniej nad tym, w sensie, będąc ostatnio na stacji benzynowej, może tak o tym powiem, będę ostatnio na stacji benzynowej, no, zobrazuję to po prostu, nie będę starał się tego przekładać na język, będę ostatnio na stacji językowej, benzynowej, jeszcze raz, będę ostatnio na stacji benzynowej, zastanawiałem się, ile tankowań samochodu zostało mi do końca życia. To jest dość smutne. Strzeliłem, że 500. Jak sobie policzyłem, że tankuję dwa razy w miesiącu średnio, dodałem jeszcze jedną, bo pewnie czegoś nie liczę, to okazało się, że to jest mniej niż 200 razy do końca mojego życia, biorąc pod uwagę, że umrę tak jak statystyczny Polak w sposób naturalny. Znaczy, no, co to znaczy, nie? Ale nie przed czasem. No i okazało się, że to jest niecałe 200 razy. Mówimy o czymś tak prozaicznym jak tankowanie paliwa, gdzie wydawałoby ci się, że jeszcze wydajesz na to pieniądze i nie jest to coś, co ci można odebrać. Więc ja mam ogromne poczucie od 5 roku życia swojej przemijalności i w związku z tym ja się nie zastanawiam nad tym, a może bym się nauczył tego, a może bym zrobił to, a może bym przeszedł w taki biznes. Ja się zastanawiam, które ja z tych rzeczy muszę odrzucić, bo zdaję sobie absolutnie sprawę z tego, że mam jakąś ścieżkę i ona jest gdzieś się kończy. I jakby nie chcę iść w odnogi, które nie przyniosą mi na różnych poziomach satysfakcji, radości, dumy, nadziei, jakiejś społecznej zmiany, więc myślę, że teraz mi się to udało zobrazować. Po prostu tak, absolutnie zacząłem optymalizować swoje życie pod kątem wszystkiego, co się dzieje. I przykładowo można powiedzieć, że wyjście, przez 2 lata ostatnio mieszkałem 200 metrów od plaży, w linii prostej 60 metrów, nie?
No i mój pies jest taki malutki, bardzo go kocham, ale jego minusem jest to, że często chce iść na ręce albo bardzo powoli chodzi. I ma trochę ADHD moim zdaniem i też się po prostu zaprze i nie pójdzie dalej. No a mnie bardzo irytuje takie chodzenie bez sensu. Znaczy, można się czasem powłóczyć, ale wolę mieć jakiś cel. Więc ja na pewnym etapie przestałem się biczować z tym, Boże, jeszcze muszę zwrócić z tym psem, Jezu, jak on powoli idzie i wiesz, kotłują ci się w głowie myśli, ADHD walczy z autyzmem, tylko po prostu zacząłem brać samochód. I wiesz, i dla mojej żony przez długi czas to było po prostu głupie i pewnie jak słyszy to wiele osób, to jest po prostu głupie. Bo po co biorę samochód, mam 200, przejdę się i tak dalej. Jeszcze sport, zdrowie, chodzenia, nie? No tylko, że ja wolę podjechać tym autem tam, nie męczyć się, wyjść z tym psem, pochodzić po tej plaży bardzo długo, przejść ją wszerz i wzdłuż i z powrotem siąść do tego auta, nie męczyć ani siebie, ani psa i po prostu wrócić, tak? Jestem wtedy dużo bardziej jestem w stanie to właśnie zoptymalizować, przewidzieć, zaplanować czasowo, nie denerwować się, że zaraz mam na przykład spotkanie z tobą i musimy już iść, a on by chciał zostać, czy ona, bo to suczka. Więc ja po prostu szukam rozwiązań, które faktycznie optymalizują moje życie, nawet jeśli z pozoru są głupie. I nawet jeśli w kontekście właśnie norm społecznych mogłyby być oceniane jako marnotrawstwo albo jakiś inny rodzaj, wiesz, po prostu dobrostan to jest postawienie na siebie na każdej płaszczyźnie i na nas jako też członkach, jako tych części tej natury. Czyli fajnie, nie kośmy trawy, bo fajnie jak jest wysoka i tam się dzieją różne ciekawe rzeczy, ale miejmy też świadomość taką, że czasami my chcemy przyjść na koc, na ten trawnik, na tę łąkę i spędzić tam czas jako członkowie tej natury i to też właśnie psychicznie na nas wpływa bardzo dobrze, ale znowu, tak jak mówię, nie ma dla mnie żadnego znaczenia, czy to na nas wpływa psychicznie, czy fizycznie, bo to jest jedno i to samo. Więc ja staram się, i to a propos właśnie niedefiniowania siebie, odrzucać, nawet jeśli coś jest z pozoru absurdalne, to patrzeć 1000 razy na to samo i nagle stwierdzić, okej, ja potrzebuję wziąć ten samochód. Być może ja się na tym tak teraz rozwodzę, jakby to było coś nietypowego, ty mi zaraz powiesz, że w twojej bańce to się bardzo często przewija i tak dalej, i tak dalej. No dla mnie to było odkrywcze i przełomowe, a ten samochód jest tylko oczywiście jakimś tam wyrywkowym obrazem próbującym, wiesz, odpowiedzieć ci na pytanie, nie? Wiesz co, dla mnie takie rzeczy są normalne, może niekoniecznie dla mojej bańki, ale dlatego, że ja po prostu pracuję jako coachini ADHD, więc ja nad takimi rzeczami właśnie pracuję z osobami, z którymi pracuję. I takim przykładem bardzo podobnym do tego jest to, że ostatnio miałam klientkę, która miała straszną trudność z tym, żeby pilnować tego, żeby zęby myć wieczorem. Że rano to nie sprawia jej żadnej trudności, że ona rano po prostu to jest częścią jej rutyny, a wieczorem tak się wszystko składa, że to jest dla niej trudne. I doszliśmy do tego, że rozwiązaniem najlepszym będzie to, żeby ona sobie przy łóżku postawiła szczoteczkę i te zęby sobie szczotkowała na sucho bez pasty. Bo to jest lepsze niż nie umycie tych zębów w ogóle. I dla osoby neurotypowej to się może wydać jakimś absurdalnym pomysłem, strasznie dziwnym, ale dla nich to było akurat optymalne rozwiązanie w tej sytuacji. I to jest dokładnie to. A myślisz, że słucha nas ta osoba teraz? Nie, bo ta osoba nie mówi po polsku. Okej, okay. To przekaż jej w tym języku, w którym mówi, że w Chinach jest takie urządzenie, które automatycznie wkładasz do buzi i ci myje zęby. I możesz je trzymać w takim słoiku, które jest podłączane do słoiku, który jest podłączany do prądu i który dba o to, żeby tam się nie rozwijały żadne bakterie. Więc ona po prostu może wyciągać, samo jej myje zęby i wkładać z powrotem i mieć ten problem z bani. Na TikToku było to swego czasu popularne. Oczywiście ja tego nie sprawdzałem w praktyce, tak? Natomiast na ile znam ten konfucjański, niekonfucjański krąg kulturowy, to prawdopodobnie to istnieje i ma się dobrze. Ciekawe, więc ile to kosztuje. Ile by nie kosztowało, to wiesz, pytanie, ile kosztuje wysiłek emocjonalny. Dokładnie. Tej osoby. No, dokładnie. Więc pozdrowiłbym, ale nie zrozumie, więc nie pozdrawiam. Nie zrozumie. Pozdrowię, jak będę się z nią widziała. Następnym razem przekażę jej, może niech sobie poszuka na TikToku w takim razie. Tak jest. No dobra, wiesz co, to ja chyba to jest ten moment, żeby cię zapytać o twoją trzecią diagnozę. Czyli o cukrzycę. Jestem bardzo ciekawa, jaki to ma w ogóle wpływ na twoje życie, wiesz, tak po prostu, nie? Już wyłączając nawet neurotypowość z tego wszystkiego. Okej, więc ja od dłuższego czasu byłem świadomy
tego, że zaniedbuję swoją psychikę, że wykonuję rzeczy, których nie chcę, że zgadzam się na rzeczy, których nie chcę, chociażby w pracy. I byłem świadomy tego, że robię tak przez większość swojego życia, próbując znaleźć gdzieś tam jakiś, próbując nie zostać odrzuconym i wiesz, i nadrabiać te braki intuicji społecznej. Natomiast nie uchroniło mnie to przed diagnozą cukrzycy pierwszego typu. I teraz słowem muszę się zatrzymać, bo nie jest do końca jasne, z czego bierze się cukrzyca pierwszego typu. Są różne faktory, czynniki. Jest nim genetyka, między innymi ten sam gen, który odpowiada za Hashimoto. Poza tym jest nim absolutnie stres, nawyki żywieniowe, używki, środowisko, więc wiele różnych czynników, nie wiadomo do końca co. Natomiast w momencie mojego największego stresu, mimo tego, że już od dawna pracowałem, wiedziałem, byłem świadomy swojego autyzmu i tak dalej, no po pewnej infekcji, po prostu infekcji jak każdej innej, bardzo częsty przykład, zachorowałem na cukrzycę pierwszego typu. To jest choroba nieuleczalna, która jeszcze niedawno była nazywana, nie pamiętam dokładnie, ale cukrzycą tylko młodych osób. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie dożywał starych lat. Bo generalnie polega to na tym, że moja trzustka wybija sobie takie komórki, które odpowiadają za produkcję insuliny. Wybija je całkowicie. No i moje ciało nie produkuje insuliny. Insulina to jest coś, co sprawia, że nasz cukier, czyli poziom glikemii, jest utrzymany w normie. Ta norma to jest między 70 a 140 jednostek DLMG, coś tam, nie znam się. I większość osób zdrowych, które mają poprawną tą gospodarkę układu trawiennego i tak dalej, no w tych granicach funkcjonuje. To znaczy, jeśli ktoś ma insulinooporność, jeśli ktoś ma nadwagę, nie uprawia sportu, ma właśnie dużo stresu, to tam dochodzi ten cukier do 200 jednostek na przykład, gdzie mimo wszystko ta trzustka pracuje i ta insulina się uwalnia i po prostu w mniejszym stopniu, ale zwalcza ten cukier, czy tam jakby współgra z nim po to, żeby on się rozkładał w prawidłowy sposób i nie obciążył naszego organizmu. Natomiast w cukrzycy pierwszego typu to ta trzustka w ogóle nie działa i z racji tego cokolwiek zjem, co podnosi cukier, a podnosi na przykład najbardziej sok pomarańczowy, tak uwielbiany, czy jakiekolwiek owoce, to ten cukier oscyluje w granicach 400, 500, 600, 700 jednostek. Gdzie jakbyś ty jako osoba zdrowa miała taki cukier w tym momencie, to byś po prostu zemdlała, prawdopodobnie byłoby z tobą bardzo źle. A ja tak żyłem przez jakiś czas, tam się jakieś symptomy pojawiły i tak dalej i zachorowałem. No i dzisiaj muszę zażywać, czy obliczać do każdego posiłku dawkę wymiennika węglowodanowego. Czyli policzyć sobie, ile jest węgli, ile jest błonnika, odjąć jedno od drugiego, zważyć jedzenie i tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem zrobić sobie zastrzyk takim czymś, co często się pojawia u mnie na relacjach, co ludzie myślą, że to jest e-papieros, nie, to jest pen, czyli strzykawka. No więc ja muszę sobie to zrobić do każdego posiłku. Ludzie też żyją z takimi pompami, które im też niby same dozują te insuliny, ale oni też muszą robić tak zwane bolusy, czyli przy posiłku obliczać te dawki i wstrzykiwać sobie dodatkowo insulinę, czyli endogennie, chyba tak to się nazywa, dozuję sobie insulinę, bo moja trzustka tego nie robi, gdyby nie to, po prostu by mnie tu nie było. Poza tym mam taki chip w ręce, który mierzy mi poziom glikemii i mam na zegarku na przykład, że w tej chwili mam cukier 108, to jest wzorowy cukier. I gdy widzę po prostu, że ten cukier sobie leci zbyt na przykład do góry, bo pizza jest takim czymś, co dwa razy wywala cukier po dwóch godzinach i po czterech, to robię sobie kolejną korektę i generalnie ten zegarek przede wszystkim ma za zadanie budzić mnie, gdy cukier jest za niski. No bo tak jak masz padaczkę i ktoś ma padaczkę, potem się zazwyczaj z niej budzi, tak ja gdybym miał za niski cukier chociaż raz i bym się nie obudził, to bym się nie obudził wcale, bo po prostu mój mózg by umarł. Więc to brzmi groźnie, ale wszystko jest pod kontrolą. Ja generalnie, lekarze się dziwią, lekarze nie dowierzają.
Mam po prostu wyniki jak taki, wiesz, 11-letni chłopiec. Dużo, dużo lepsze niż przed tym, jak byłem teoretycznie zdrowy i źle się odżywiałem, korzystałem z różnych używek i tak dalej. Więc dzięki temu, że odrobiłem te lekcje i bardzo za nią, wiesz, jakby ciężko z tym jest, nie będę oszukiwał, to na tyle sobie z tym wszystkim poradziłem, że na ten moment jest świetnie i ja paradoksalnie wydaje mi się, że przez to, jak się odżywiam, jak dbam o sen, jak dbam o regularność posiłków, żeby nie jeść na noc, żeby mi ten cukier nie skakał, żeby najpierw jeść błonnik, żeby wypić ocet i wiele różnych rzeczy, które wpływają na ten poziom glikemii, że to się może przyczynić paradoksalnie do wydłużenia mojego życia, a nie do jego skrócenia. No bo średnio faceci żyją 14, czy 16, 17 lat krócej, ale to są wyniki sprzed tych wszystkich chipów i tak dalej, gdzie niski cukier zabija cię od razu, ale wysoki cukier, który długo sobie funkcjonuje w twoim krwiobiegu, latami, no to on się przyczyna do neuropatii, do tego, że nerki ci nie działają, do tego, że ślepniesz, do tego, że odcinają ci kończyny, stopa cukrzycowa i tak dalej. No i teraz, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że ja swojej chorobie nie mogłem zapobiec. Po prostu się przydarzyła. Była wojna na Ukrainie, złapałem depresję. Lekarz mi powiedział, że moje ciało wiedziało, że umiera. I dlatego złapałem depresję. Ja o tym jeszcze nie wiedziałem. I ja temu nie dałem w stanie zapobiec i nie dam rady. Nie? Natomiast jest w Polsce 3 miliony osób, które mają cukrzycę. Z tego 1/3 w ogóle o tym nie wie. Większość z tych osób myśli, że to jest choroba pod tytułem grypa, a tak naprawdę jak ktoś ma insulinooporność, to prawdopodobnie już będzie miał cukrzycę, tylko może ją odłożyć w czasie, czyli taki stan przedcukrzycowy. Poza tym ten koniec źle prowadzonej cukrzycy jest dokładnie taki sam. Znaczy nerki, oczy, wylewy, udary, przedwczesny zgon. Mówię o tym dlatego, że my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, mówię my, ludzie z mojego pokolenia, z małych miast, gdzie każda wycieczka kończyła się w McDonaldzie, gdzie na stole na święta i nie na święta leżało 2 litry coli i tak dalej. Kompletnie sobie nie zdajemy sprawy, że 98% zakupów, które są w żabce, to są rzeczy, których nie daliśmy swojemu psu, a co dopiero sobie. I gdybyśmy odrobili trochę lekcje z tego wszystkiego, to myślę, że wielu chorobom dałoby się i tragediom dałoby się zapobiec. Ale tak jak mówię, problem jest systemowy, bo przykładowo nie uczą nas w szkołach o tym, że i zdrowe osoby, tak jak chore, zdrowe w mniejszym stopniu, też mają te skoki cukru. Jak wypijesz 2 litry coli, to gwarantuje ci, że będziesz miała bardzo wysoki cukier i im więcej masz takich pagórków, takich właśnie spajków tak zwanych, zapożyczenie, to tym krótsze jest twoje życie, po prostu, bo to się przekłada na długość życia. Im bardziej masz ten cukier wypłaszczony, w kontekście, wiesz, długoterminowym, tym lepiej. Więc ja po prostu apeluję do tych osób, które właśnie słyszały, jak wygląda życie z cukrzycą pierwszego typu, żeby badały się raz na pół roku, żeby wiedziały, że grozi im cukrzyca drugiego typu, że konsekwencje są dokładnie takie same i że nawet jeśli dzisiaj ten McDonald's, ten KFC, ten brak ruchu po 20 minut 3 razy w tygodniu wiele nie trzeba, czy jakieś tam zjedzenie błonnika i tak dalej, że te rzeczy mogą sprawić, że na starość będziecie żyli 15-20 lat dłużej, a to oznacza, że 15-20 lat dłużej będą z wami wasze dzieci, wasze rodzeństwo i inne osoby. Więc problem jest absolutnie systemowy. Lepiej jest zapobiegać, niż potem odcinać kończyny. I ja gorąco zachęcam do tego, żebyśmy po prostu weszli gdzieś tam w internet i sobie popatrzyli, jakie są objawy cukrzycy i jak można temu wszystkiemu zapobiec, jak można naprawdę w łatwy sposób wprowadzić zmiany w swojej diecie czy w nawykach żywieniowych, które zapobiegają nie tylko tym dalekim konsekwencjom i skracają naszego życia, ale przede wszystkim sprawiają tu i teraz, że się lepiej czujemy. Bo to, jak my właśnie wstajemy lewą, prawą nogą, też jest w dużym stopniu uzależnione tak od stresu, jak od tego, co jemy. Mówi jelita, drugi mózg, tak dalej, nie? Wiadomo. I faktycznie tak jest, że stres, poziom cukru, to wszystko, jak reagujemy na sytuację, to w dużej mierze też wynika z tego, co jemy i o tym też się zapomina. Więc nawet, żeby poprawić swoje samopoczucie tu i teraz, warto się tym tematem zainteresować. Dziękuję bardzo, wyspowiadałem się i mam nadzieję, że komuś to pomoże.
Dziękuję za przyjście na mój TED Talk, nie? Wiesz co? Ale to jest znowu trochę to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli, że to wszystko się ze sobą łączy. Zdrowie fizyczne ze zdrowiem psychicznym. Ja bardzo lubię słuchać dr Asi Podgórskiej i zaczęłam czytać jej książkę o mózgu. Doktor Asi Voist chyba już teraz. A teraz już tak, faktycznie, tak. Bo ona naprawdę fajnie, no tak holistycznie podchodzi do tematu, nie? Ona bardzo często mówi o tym, że nie da się mówić o jednym bez mówienia o drugim. Że naprawdę to, jak żyjemy, to jest zbiór... Wojsiad, przepraszam. Musiałam poprawić, bo ja mam taką tendencję do powiedzenia Wojsiad. Jakby w każdym razie byłem tego świadomy i starałem się. Jeśli pani doktor tego słucha, to proszę mi wybaczyć, bardzo się starałem. Już się nie podlizuj, tak. Nie znamy się, więc nie ma co się podlizywać. Więc tak, to jest znowu to takie holistyczne dbanie o ciało i umysł jednocześnie, nie? A jak u ciebie jest z rutyną w takim razie? No bo ja domyślam się, że życie z taką chorobą wymaga pilnowania wielu rzeczy, znaczy domyślam się, samo to przed chwilą powiedziałeś, pilnowania wielu rzeczy, co musi oznaczać, że ta rutyna musi być takim ważnym elementem w twoim życiu codziennym. No tak, absolutnie. Wiesz co, ja jestem osobą, która nie potrafiła sobie wyobrazić życia z zegarkiem, a teraz muszę w nim spać. Ja nawet nie lubię spać w ciuchach, więc o tyle, na ile wiele rzeczy na początku było obciążających psychicznie, tak dzisiaj nim nie są, pomimo tego, że lekarze się dziwią i mówią mi, że jak to jest możliwe, że mam takie wyniki, na pewno muszę żyć w jakimś reżimie i tak dalej, i tak dalej. A wcale tak nie jest. Ja po prostu, to jest moja tendencja, która ma swoje plusy i minusy, potrafię bardzo subiektywnie ocenić daną sytuację i zamienić minusy w plusy. I wiesz, na przykład potrafię sobie powiedzieć, o, może będę żył dłużej, może dzięki temu, że się dobrze odżywiam, że ten cukier mi tak nie skacze, to uniknę innych chorób, przykładowo, nie? Więc to jest taka próba patrzenia na rzeczy w sposób pozytywny, więc wydaje mi się, że ja właśnie w ten sposób do tego podchodzę, nie? Jakby mam też tendencję do optymalizowania swojego życia pod kątem digitalu, w sensie nie jestem tą osobą, która dzwoni po taksówkę, tylko zamawia, wiesz, tam markę przewozów osobowych albo jeździ carsharingiem swego czasu, jak mieszkałem w Polsce i tak dalej, więc to gadżety to dla mnie pełnią taką rolę technologicznych pomocników. Ja bardzo od samego początku, już chyba półtorej roku staram się, korzystam na co dzień z GPT, nie? Jakby wiesz, zrobię zdjęcie lodówki, jak mam zakupy, a potem jak nie mam, i sztuczna inteligencja, akurat nie GPT, jakby pytam się, jakich produktów tu brakuje, nie? Albo pytam się go, żeby mi wyliczył wymienniki węglowodanowe, więc jakby ja w swojej pracy to w ogóle absolutnie na co dzień strategię dla klientów i w swój kurs o tworzeniu marki osobistej też stworzyłem w taki sposób, żeby uczyć tam ludzi o sztucznej inteligencji, więc ja absolutnie optymalizuję to swoje życie pod kątem digitalu, jednocześnie byłem takim wolnym duchem. Znaczy techenko, tuptanko, wiesz, impreza, czasami jakieś używki różnej maści, o śniadaniach to w ogóle zapomnij, tak? Sytuacje pod tytułem podjadania gdzieś między posiłkami, czy zjedzenia po 22, czy inne takie typu rzeczy, to są rzeczy, które po prostu ja zmieniłem planszę absolutnie. Zmieniłem, w sensie jestem w Hiszpanii, żyję w Hiszpanii już od dłuższego czasu i zmieniłem planszę tak naprawdę i udało się zmienić różne nawyki, dzięki czemu ja jakoś specjalnie tego odciążenia nie czuję. Natomiast jak patrzy na to moja żona i czasami mówi, że ona by sobie nie dała tak rady, tak jak ja sobie dałem radę, to jestem skłonny jej wierzyć, bo ona raczej mówi to, co myśli. I faktycznie tak jest, że no wiesz, siedzę na spotkaniu i czasami muszę zerknąć na zegarek, nie dlatego, że mi się spieszę albo dlatego, że mnie nudzisz, tylko dlatego, że patrzę, czy przypadkiem cukier mi nie spadł za nisko i czy zaraz nie będę omdlewał na przykład, nie, żeby temu zapobiec. Więc generalnie no jest to takie życie pod dyktando choroby, ale z zewnątrz. Dla mnie to jest taka synergia w tym wszystkim i no na przykład obserwowanie tego, jak twoje ciało reaguje po zjedzeniu makaronu, jabłka, banana, wysiłku fizycznym wzmożonym poprzedniego dnia, albo chorobie, albo stresie, dzięki temu, że widzę, jak się ten cukier kształtuje, bo on bardzo, bardzo reaguje, nie? Na, tak jak tętno właściwie, reaguje na to, co się dzieje, z jakimś tam lekkim opóźnieniem.
jest dla mnie fascynujące. Nie? Teraz jest w ogóle taki trend, on dopiero się w Polsce pojawia, żeby zdrowe osoby zakładały te wszystkie CGM-y, czyli ten Continue Glucose Monitoring Systems, do ciągłego monitorowania poziomu glikemii czy glukozy, to zdrowe osoby to sobie zakładają i wiesz, chodzą w tym tydzień czy 10 dni, żeby wiedzieć, jak na przykład reagują na pastę, czy w sensie na makaron, czy na pizzę, czy na sok, i się okazuje potem, że można jakieś rzeczy z diety wywalić, bo jednym bardzo wysoko skacze cukier po tym, a innym po tym, i wiesz, i można żyć trochę lepiej też. Nie wiem, czy kojarzysz, jest taka Jessie, już nie będę się bawił w nazwiska, w każdym razie Glucose Goddess, ona zrobiła taką książkę Glukozowa Rewolucja i tam kilka milionów osób ją śledzi. Są różne kontrowersje wokół tego, ale co do genezy, co do idei, ja się bardzo zgadzam, więc ona uczy, jak zdrowe osoby, jak właśnie się mniej stresować, jak mieć lepsze samopoczucie dzięki kontrolowaniu tego wszystkiego. Więc mnie to fascynuje. Mnie naprawdę absolutnie nauczyło to pokory, ale ja nie mam jakiegoś żalu, nie mam pretensji, zarówno w kontekście autyzmu, zarówno w kontekście cukrzycy, tylko jakby dla mnie to jest wciąż ta przygoda, jak z tym koniem, co wcześniej mówiłem, nie? Że sobie jedzie, ale mimo wszystko teraz ja dbam o tego konia. Także nie, mam jakieś czasami takie myśli, Boże, no byłoby lepiej, gdyby coś się nie wydarzyło, bo wiem, patrzę gdzieś, czegoś szukam i tego nie widzę, a potem przychodzi moja żona i to widzi, co ją bardzo irytuje i się przez to kłócimy. Natomiast tak, nie? Ja się czuję czasem wtedy głupio. Śmieję ale się, niestety bo tak jest. Znam to doskonale. No tak, nie? Jakby już mamy takie hasło, mam podejść. Jak ktoś mówi mam podejść, to się okazuje, że nagle ta rzecz się znajduje. Ale to kroczy w dwie strony. Także jest to obciążające. Nie życzę temu nikomu, ale dużo zależy od tego, jak patrzymy na dane sprawy i jak kształtujemy tę naszą świadomość. I będąc tylko człowiekiem, mając swoje wzloty i upadki, wydaje mi się, że dla mnie to nie jest żaden rodzaj walki, dla mnie to nie jest żaden rodzaj więzienia, dla mnie to jest po prostu jakiś rodzaj synergii i współistnienia. No, użyłeś tego słowa, którego chciałam użyć trochę w moim pytaniu z tezą, bo chciałam cię zapytać o to, czy nie czujesz się trochę więźniem, wiesz, raz swojej choroby, dwa neuroatypowości, to wszystko, wiesz, tak, czy nie masz takich momentów, że sobie myślisz, Jezu, dlaczego ja, dlaczego to wszystko na mnie spadło? Znaczy, to jest to znowu tak, jak masz różne problemy, to w sensie, jak masz dużo zajęć, nagle się okazuje, że masz więcej czasu. Nie wiem, czy zauważyłaś taką sytuację, jak studiowałem dwa kierunki, chodziłem na japoński, na siłownię, się okazało, że mam więcej czasu. I teraz można to też przyrównać do tego, że jak masz różne problemy i są mniejsze i większe, to te mniejsze są jeszcze mniejsze przy tych większych. Więc moim największym problemem, z którym radzę sobie na bieżąco, to nie powiem, że to jest coś, co się zdobywa, jakąś górkę i zdobyłem Mount Everest, tylko po prostu się zdobywa i zdobywa i zdobywa, bo za każdą górką jest górka, jest fakt przemijania w ogóle. Nie? Jakby ja w momencie właśnie tym 5-6 lat, gdy sobie uświadomiłem, że te bajki, które ja oglądam i te postacie, że one nie żyją i nie pójdą do nieba, to zmienił się mój paradygmat, moje podejście do świata i myślę, że moim największym problemem jest to, że gdzieś osiągam różne rzeczy i realizuję się w różny sposób i w ciekawy sposób udaje mi się porozmawiać z tymi czy innymi osobami, czy posłuchać tego innego podcastu i że to po prostu się skończy. I no, tu się pojawia ta bezradność, która jest przytłaczająca, a jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że gdyby się nie kończyło, to by to takie fajne nie było i staram się myśleć o tym, na co mam wpływ. No i będąc w takim podejściu, te problemy pod tytułem cukrzyca, czy problemy w komunikacji międzyludzkiej, interpersonalnej i tak dalej, gdzieś tam schodzą na dalszy plan, bo o ile się gdzieś tam nie podpalę w jakiejś jednostkowej sytuacji, to po chwili dłuższej czy krótszej jestem w stanie stanąć obok siebie, pomyśleć sobie, czy za tydzień też bym się dalej tym wkurzał, nie? Czy za miesiąc dalej by mnie to irytowało, albo za godzinę i czy to w ogóle jest warte, wiesz, dywagacji, jakiejś rozterki wewnętrznej czy zewnętrznej i nagle się okazuje, że wiele rzeczy, wiele razy tę stopę można odpuścić z tych drzwi i wiesz, i wiele razy nie wyprowadzić tego ciosu i oczywiście nie chcę tutaj banalizować czy tam jakoś mitologizować swojego jestestwa, też mi się zdarza,
to paradoksalnie to takie poczucie przemijalności dojmujące pomaga mi radzić sobie z tymi mniejszymi pagórkami. Pagórkami. A powiedz mi, jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, tak już na koniec trochę. Łatwiej się żyje w Hiszpanii? Lepiej się żyje w Hiszpanii? Czemu Hiszpania w ogóle? Trzy pytania w jednym. Znaczy, ja jestem... głupio jest mówić o sobie, nie? Ale też w pewnym sensie po to tu przyszedłem, więc... Dokładnie. Ja jestem tą osobą, która... Gdy odnalazła swoją ścieżkę w życiu, to nagle z osoby przeciętnej, nie wiem, w szkole, w liceum, stała się osobą, która zdobywała stypendia. Nie? I tą osobą, która na przykład jako najmłodsza w historii jakiejś tam uczelni z oceną celującą ją ukończyła. Nie? Albo osobą, która była przez długi czas najmłodszym pracownikiem wszelakich agencji reklamowych. Tutaj mały off-topic. Ja pracowałem w różnych agencjach reklamowych i w działach marketingu, w różnych firm, więc jako dyrektor kreatywny, strategiczny też w pewnym sensie współprowadziłem agencję przez chwilę. I byłem tą osobą, która po prostu, gdy znalazła swoją ścieżkę, to udawało jej się... dochodzić do pewnych rzeczy. Ale na co ja odpowiadałem? Dlaczego Hiszpania i czy łatwiej, czy lepiej? Tak. Więc udało mi się to wszystko osiągnąć, ale niewątpliwie ogromnym kosztem. Myślę, że jedną z takich konsekwencji jest na przykład cukrzyca i też różne relacje ludzkie, międzyludzkie i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu na tym etapie choroby stwierdziłem, no to jest koniec. Co miałem osiągnąć w życiu, to osiągnąłem. Nie muszę się tutaj nigdzie spieszyć. Właśnie ta góra zawsze jest jakaś kolejna do zdobycia i zrozumienie tego, że nie trzeba się wspinać na sam szczyt, to jest tak naprawdę szczęście czy tam rezyliencja, a nie wspinanie się na tę górę and so on. I jak to zrozumiałem, to stwierdziłem, że jej, przecież mogę sobie wyjechać do innego kraju, poznać ciekawych ludzi, żyć blisko morza mnie zawsze ciągnęło do morza, pewnie jak wielu osób. No a jak tu już i stąd ta decyzja, wzięliśmy ślub i wyjechaliśmy, po prostu ja tu przyjechałem na emeryturę, powiedzmy taką terminową, nie jakby, że do końca. I na pewnym etapie okazało się, że moja zabawa w Instagrama przerodziła się w coś ciekawego, że ludziom to daje frajdę, że mnie to daje frajdę, no i znowu gdzieś tam zacząłem pracować, powiedzmy, na prawie pełnych obrotach, ale wyjechałem dlatego, żeby sobie odpocząć. I faktycznie przez pierwsze pół roku mniej więcej tak to wyglądało. Natomiast dzisiaj tak nie jest. A co mogę powiedzieć po wyjeździe? No, miesiąc po przyjeździe tutaj stwierdziłem sobie, dlaczego ludzie żyją w Polsce, nie? Wiadomo, to jest żart, ale jeśli sobie myślę o tym, że tutaj bo ja żyję akurat koło między Walencją a Alicantem, trochę naprzeciwko Ibizy, i to jest takie małe miasteczko, które przypomina Sopot latem, a zimą też Sopot, tylko bez turystów. Więc to jest takie miejsce, gdzie się jedzie na wakacje, a potem się wraca i się mówi, ale się tu wraca, nie? Ale szkoda, że trzeba wracać. A ja tu żyję cały czas, poza wakacjami, bo w wakacje jest za gorąco, przenoszę się do Polski i po prostu mnie boli ciepło. Pozdrawiam Kasię z tym seksem, bo wiem, że ją też boli ciepło. I faktycznie są badania, które pokazują, że ludzi boje ciepło, a całe życie mówiłem, że mnie boli ciepło i jakby nikt mi nie wierzył. W każdym razie boli mnie ciepło, więc wracam na wakacje do Polski też po to, żeby być z rodziną, ale zimą, jesienią i wiosną jestem tu. No i tutaj mam 20 stopni w dzień, 15 zimą i wiesz, i żyje się pięknie i ten deszcz jakoś nie pada, nie ma tego smogu. Paradoksalnie może takie wyobrażenie ja miałem dziwne, że tu nie jest zielono, jest absolutnie zielono, jest absolutnie kolorowo. Jest trochę tak jak w Polsce latem, jeśli chodzi o te kolory, tylko... przez większość czasu i dopóki ta temperatura nie przekracza tych 25 stopni, czyli to jest gdzieś tam połowa czerwca, to już na pewno do połowy września, to ja jestem tutaj ja tutaj znajduję spokój, ja tutaj znajduję wolność, ja tutaj znajduję swoje miejsce, tak jak
większość życia czułem, że nie mam domu, czy że jakoś nie przynależę, tak tu po prostu zapuściłem, rzuciłem te kotwice i czuję się świetnie, nie? Jakby ja nie mówię, że to jest jakieś moje miejsce celowe, no ale właśnie przeprowadziliśmy, urządzamy dom i na ten moment, wiesz, też mając chorobę nieuleczalną w krwiobiegu, to ciężko jest coś planować na więcej niż pół roku do przodu, nie? Więc jakby ja sobie żyję, staram się żyć z dnia na dzień, wiesz, budzić się rano, zastanawiać się, czy gdzie jestem, po co jestem i co mam dzisiaj do zrobienia, a jakoś tak nie wychodzę daleko do przodu. Natomiast no, zmiana jest taka, że tu się żyje zdrowiej, że tutaj, wiesz, wychodzisz zimą. Na przykład jeśli... Ja jestem, pochodzę z Przemyśla. Jeśli w Przemyślu wyjdziesz w sobotę o 20 na rynek albo w piątek, to się okazuje, że jest 5 osób. Jeśli, i to mówię o wakacjach. A jeśli, no może nie wakacjach, ale no wiosną na przykład. A jeśli, czyli teraz. A jeśli tu wyjdziesz na promenadę czy na Stare Miasto, to się okazuje, że osoby w wieku 60, 70, 80 lat grają w bule albo w karty. Siedzą ze sobą, rozmawiają. Wiesz, w Polsce mamy tak, że mama ci mówi, zadzwoń do dziadka, bo jemu jest smutno, a dziadek słucha Radia Maryja, oczywiście stereotypizuje tutaj świadomie, i jest smutny i samotny, nie? A tutaj ci seniorzy po prostu mają radość życia i są inne warunki, są inne pieniądze i tak dalej, ja to wszystko wiem. Natomiast ten, ta samoświadomość i to takie właśnie życie w społeczności jest tutaj naprawdę czymś super ciekawym. Przykładowo rzadko kiedy można znaleźć mieszkanie, które jest urządzone tutaj, znaczy to za przystępne pieniądze, które jest urządzone no to takim fajnym ikeowskim poziomie nawet, nie? Czyli jest w miarę odnowione, jest to tam jakieś tam dobrane kolorystycznie, powiedzmy, designem. Dlaczego? Szukałem bardzo długo odpowiedzi. Dlatego, że Hiszpanie bardzo mało spędzają czasu w domu. Po prostu, oni żyją na zewnątrz, oni żyją wśród ludzi i dla nich to nie ma takiego dużego znaczenia jak na przykład u nas w Polsce, gdzie jakby podkreślamy status tym pierwszym, drugim, trzecim telewizorem i miejscem parkingowym za 100 koła, nie? Tak. Oczywiście tutaj też to jest, ja upraszczam i tak dalej, są różne rejony Hiszpanii. W każdym razie jestem tutaj już, no będzie 2 lata i dosłownie raz słyszałem, żeby ktoś trąbił na czyjś samochód. To znaczy, nawet jeśli jest korek, bo jakieś auto wyjeżdża i stoi 10 samochodów, nawet nie wiem, parking galerii handlowej czy gdzieś przy plaży jest gorąco, nie gorąco, po prostu nikt ci nie trąbnie, nie? I ja się długo musiałem sam oduczać tego, żeby... Wiesz, bo jak to w Polsce jest, nie? Jakby kierowca z przodu jest głupi, a z tyłu jest debilem, nie? I tak wszyscy myślą. Więc ja się to bardzo długo tego oduczałem, ale myślę, że to też fajnie pokazuje, że w tym mikroklimacie, w którym ja tutaj żyję, w mojej miejscowości, gdzie nie ma tego pośpiechu, gdzie no raczej ludzie żyją, których stać na to, żeby tutaj mieszkali, bo są tańsze rejony Hiszpanii, to naprawdę okazuje się, że no mam więcej tej wolności i takiego przyzwolenia na bycie sobą, cokolwiek by to nie znaczyło. A jak jest w Hiszpanii z kwestiami zdrowia psychicznego tak w ogóle i z taką świadomością na ten temat? Pytam cię o to dlatego, że ja mieszkałam we Francji kilka lat i Francja bardzo zaskoczyła mnie pod tym względem, bo jest bardzo zacofana, że w Polsce jest z tym dużo lepiej niż we Francji dzisiaj. Więc jestem ciekawa, jak jest tam. Znaczy tak, w miejscowości, w której ja mieszkam, połowa osób to są ekspaci. Z tego 1/4 to są osoby anglojęzyczne od urodzenia. Mhm. Nie? Jest dużo, bardzo dużo Polaków, bardzo dużo Holendrów, Belgów, więc większość moich znajomych to nie są Hiszpanie, a jeśli są, to są Hiszpanie anglojęzyczni, a Hiszpanie anglojęzyczni to jest taki trochę oksymoron i w związku z tym oni są bardzo nietypowi, atypowi nawet w pewnym sensie, więc ja nie mam takiego ogółu, nie chciałbym się tutaj wypowiadać jakby ilościowo, statystycznie. Na pewno wydaje mi się, że właśnie, przykładowo moja żona uważa, że służba zdrowia jest lepsza w Polsce, nie? Bo mamy tutaj służbę zdrowia. Natomiast ja nie mam tak do końca takie przekonania, bo ja mieszkam sobie w małym miasteczku, gdzie mam ten coś w rodzaju tam prywatnej przychodni, jak to tam w Polsce jest, nie wymieniając nazwy. I pytanie, czy w takim przemyślu taka przychodnia w ogóle nie istnieje, nie? Więc to, że ona istnieje na przykład w takim małym miasteczku, w jakim ja tutaj jestem, jest moim zdaniem mega na plus. I to, że tam czasami, nie wiem, trzeba coś napisać albo wydrukować, bo tego nie ma w telefonie, to nie jest dla mnie takie jednoznaczne. Więc ja narzekać na nic nie mogłem, dla mnie lekarze byli kompetentni, ale nie jestem w stanie się wypowiedzieć o ogóle. Też mówię otwarcie, że mam autyzm, ale tak jak mówię, ta mieszanka osób, w których my się obracamy, to są osoby, które są bardzo nietypowe i nie pokusiłbym się tutaj na taką
no, diagnozę, wiesz, na której mógłbym wyekstrapolować jakieś pożyki słów, że nie, dlaczego, o których mógłbym po prostu mówić o jakimś ogóle. Nie mam takiej wiedzy. To by było bardzo nie fair. Okej. Dobra, to jestem świadoma czasu, więc zadam ci ostatnie pytanie. Już nie o Hiszpanię, nie o cukrzycę, ale wracamy do tematu głównego tej rozmowy. Ja zawsze, albo przynajmniej prawie zawsze staram się o to pytać na koniec. Gdybyś mógł powiedzieć ludziom, którzy niewiele wiedzą o neuroatypowości, o ADHD, o autyzmie, jakby tak zawężając tę neurotypowość do tych dwóch neurotypów. Gdybyś miał im coś powiedzieć, ale mogłoby to być tylko jedna rzecz, to co byś chciał, żeby ci ludzie wiedzieli? Czy ja bym nie chciał im nic mówić, szczerze mówiąc. Ale nie dlatego, że jakoś się obrażam, tylko ja trochę nie wierzę w takie mówienie. Nie? Ja bardziej chciałbym pokazać. Ja bym chciał pokazać też na dobrych przykładach. Przykładowo, jak ja byłem mały, to lekarze myśleli, że mam niedowład z prawej strony. Prawej strony, tak. I nie pamiętam tego, ale chodziłem na jakieś rehabilitacje, miałem jakieś zastrzyki i tak dalej. Nie? Po roku się okazało, że po prostu jestem leworęczny. Tak? Albo... To jest oczywiście prawdziwe, ale też bardzo zabawne, bo można się śmiać. W każdym razie ja tego nie pamiętam, więc jakiejś traumy przynajmniej takiej świadomej nie mam. Więc ja bym chciał im to pokazać. Jak na przykład normy społeczne sprawiają, że jesteśmy źle odbierani. Że na przykład te nożyczki, które miały ostrza tylko z jednej strony, sprawiały, że ja jako leworęczny nie widziałem, jak tnę. I całe życie nie rozwijałem swoich umiejętności technicznych, plastycznych i dzisiaj mam dwie lewe ręce, chociaż jestem leworęczny, to dwie prawe ręce. Nie? Gdybym miał wtedy nożyczki, które dzisiaj są standardem dla leworęcznych, które mają ostrze z drugiej strony, to by było zupełnie inaczej. Prawda? I teraz gdybyśmy wzięli na warsztat normy kulturowe, które mieliśmy, nie wiem, w latach 40. Jakbyś poszła wtedy pobiegać, powiedziała komuś, swojemu partnerowi, że idziesz pobiegać, to on powiedział, a co, ktoś cię goni? Nie? Gdybyś w Polsce w latach między wojną jeszcze dalej powiedziała, żeby nie dawać dziecku cukru, to przecież cukier krzepi, to jest najlepsza dawka węgli i w ogóle super, tak? Znamy powiedzenie. Prawda? Gdybyś w latach 80. powiedziała w Europie Wschodniej, że idziesz do psychologa, to by ci powiedzieli, że jesteś, że masz, jak to jest, żółte papiery. Nie? Mm-hmm. I tak dalej, i tak dalej. Więc zawsze tak jest, świadomie używam słowa zawsze, że te osoby, które w jakiś sposób zaczynają pokazywać inną perspektywę danej rzeczy, na przykład dlatego, że mają autyzm i tysięczny raz patrzą na coś i nagle widzą coś innego i odkrywają, nie wiem, pierwiastek, albo lekarstwo, albo jakieś inne rozwiązanie danej sytuacji, to zawsze te osoby, tutaj już powiem bardzo często, są w pewien sposób odrzucane, bo podważają jakiś status quo. Na tym zawsze polega zmiana. Więc na początku przyłączą się do nich tylko te 3-4% najwyższych, najgrubszych, mówiąc o rozkładzie normalnie, nominalnie, i dopiero później przełoży się cała reszta. Więc ja nie chciałbym nikomu mówić, jak ma zmienić swoje zachowanie. Ja bym chciał po prostu, żebyśmy my, osoby atypowe, pokazywały swój punkt widzenia, pokazywały zasób informacji, który wzięliśmy pod uwagę, podejmując się jakiegoś zachowania czy jakiejś decyzji, i pokazać tej drugiej osobie, w której przykład w danej sytuacji doszło do jakiegoś nieporozumienia, że hej, ja tego nie zrobiłem przeciwko tobie. Ja naprawdę czegoś nie wiedziałem. Ja wziąłem pod uwagę inne czynniki. To było poza moim zasięgiem. I ja bym chciał, żebyśmy po prostu pokazywali to, co mamy w głowie, bo tam jest dużo empatii, bo tam jest dużo zrozumienia dla samego siebie, a przez to zrozumienia dla innych ludzi. I jeśli my wszyscy byśmy zaczęli w ten sposób pokazywać, nie wiem, dwóm, trzem wybranym osobom z naszego najbliższego otoczenia, że hej, mamy inaczej, wejdź na chwilę w moje buty, to gdyby wszyscy tak zrobili, to nagle może nie zmienilibyśmy całego świata, ale zmieniając, wiesz, ten kawałek kwadratowego metra wokół siebie, doszłoby do jakiejś większej skali. Więc ja tego nam życzę, żebyśmy nie mówili ludziom, co robimy, tylko dlaczego to robimy, nie? Żebym nie mówił osobom, że jestem marketerem, tylko im powiedział, że jara mnie komunikacja z ludźmi, nie? Bo to jest zupełnie inny temat. Wiesz, jeśli ty powiesz komuś, że jesteś, nie wiem, prawnikiem, a ktoś ma gdzieś, że jesteś prawnikiem, to jakby wasza rozmowa smoltokowa się skończy, ale jeśli mu powiesz dlatego, że nie wiem, że jesteś tym prawnikiem, żeby pomagać małym dzieciom, bo sam byłeś małym dzieckiem, wpadłeś w terapię i tak dalej, to się nagle okazuje, że są jakieś emocje, że buduje się jakaś więź, jakieś zrozumienie i że ktoś chce cię słuchać. Więc nie mówmy ludziom, co mają robić, nie mówmy ludziom, czego nie mają robić, mówmy im, dlaczego coś robimy, i starajmy się budować pomosty między tym, co oni wiedzą,
a między tym, co chcemy im powiedzieć. Amen. Ramen, no. Myślę, że ta metafora nożyczek jest bardzo dobrą metaforą tutaj, którą można przełożyć na całość naszego doświadczenia. I to jest, znowu wracamy do tego, co mówiliśmy trochę na początku, nie? Czyli w kontekście tego, czy zaburzenie, czy nie zaburzenie, norma i co jest poza normą. Dokładnie tak. Dziękuję ci bardzo. Wszyscy jesteśmy neuroatypowi, tylko w różnym stopniu. To jest właśnie to. To jest to. Dzięki ci. Ja też dziękuję, Ola. I do usłyszenia, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy nas słuchają i dotarli do końca. Trzymajcie się. Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka. I oczywiście Spotify, YouTube czy TikTok nie powinny być wyznacznikami diagnozy. Ale jeśli to, o czym tutaj rozmawiałyśmy, brzmi dla ciebie podejrzanie znajomo, to mam nadzieję, że zaopiekujesz się sobą i wykonasz pierwszy krok w kierunku pójścia po pomoc.